Raz jeszcze dzień dobry, szanowni państwo, zaczynamy w takim razie. Mam nadzieję, że sala będzie do końca panelu zapełniona, bo to aż troszeczkę głupio wobec tak znakomitych gości z zagranicy, którzy przybyli do nas i będą gośćmi panelu w starciu z totalitaryzmami. Polska w latach 1939-45. Nasze zaproszenie, drodzy państwo, o, karteczka gdzieś została zagubiona, żebym miał tutaj piękny opis naszych wszystkich gości. Nasze zaproszenie przyjęli pan profesor David Satter, amerykański dziennikarz, historyk, który specjalizuje się w historii Związku Sowieckiego i postsowieckiej Rosji. Witamy. Stefan Courtois, francuski historyk, specjalizujący się w historii światowego ruchu komunistycznego. Stephen Hicks, kanadyjsko-amerykański filozof, profesor, kierownik Katedry Etyki i Przedsiębiorczości Uniwersytetu Rockford. I gość z Polski, pan profesor Grzegorz Kucharczyk, polski historyk specjalizujący się w historii myśli politycznej XIX i XX wieku, a także w historii Niemiec. Dzień dobry, dzień dobry. Co z punktu widzenia tego panelu ma niezwykle ważną wartość? Raz jeszcze proszę, żeby wszyscy się uzbroili w te urządzenia do tłumaczenia, bo będziemy rozmawiali w różnych językach. No i chciałbym króciusieńko naszkicować, o czym chcielibyśmy rozmawiać. My Polacy dobrze wiemy, co znaczył dla nas 1 września 1939 roku, co znaczyła dla nas data 17 września 1939 roku, a później rok 45 i wielkie osamotnienie, wielkie rozczarowanie i wielkie kłopoty. Nie tak to miało wyglądać. My w Polsce mniej więcej to wiemy. Mam takie wrażenie i taką nadzieję, że młodzi w dużej części też, choć wiemy, że dzisiaj różnie z tym bywa. Pytanie, jak to wszystko jest postrzegane na Zachodzie? Jak historiografia zachodnia, jak naukowcy za naszą zachodnią granicą patrzą na a. rozpoczęcie dla nich rzeczywiście II wojny światowej, czy ona zaczyna się 1 września, a może jednak 22 czerwca, ale dopiero 1941 roku. Jak patrzą na udział Polski, Polaków w latach okupacji, gdzie były te miejsca, o których być może Zachód kompletnie nie ma żadnego pojęcia o naszym udziale. Jaka jest percepcja dzisiejszego Zachodu na temat naszej roli i udziału w całej II wojnie światowej? Jak daleko ta nauka różni się od tej tutaj prezentowanej na polskich uniwersytetach? O tym wszystkim chcielibyśmy rozmawiać podczas tego panelu. Mam nadzieję, że starczy nam czasu, żeby państwo może chociaż jedno czy dwa pytania zadali z sali. Dobrze, pierwsze pytanie mam do pana profesora Stephena Hicksa. Jak historiografia anglosaska widzi rolę Polski, Polaków w II wojnie światowej? Czy można mówić tak en masse, czy to jest no, zależne od wielu różnych rzeczy? Dobrze, jestem tak naprawdę z wykształcenia filozofem. Zajmowałem się też historią bardzo tak solidnie, gdy byłem młody. Głównie jestem zainteresowany znaczeniem filozoficznym wojen, jak wykorzystujemy filozofię w zrozumieniu wartości i znaczenia życia, jak i refleksji dokonujemy na temat wojny, po to, by jej zapobiec. Jeśli będę mówić z punktu widzenia doświadczeń amerykańskich i kanadyjskich, ja powiem, że prawie uniwersalnie w Ameryce Północnej zrozumienie jest takie, że wojna II światowa rozpoczęła się 1 września 1939 roku. To była data inwazji na Polskę. Z punktu widzenia Ameryki Północnej tak to wygląda, jest to treść w podręcznikach, a czasami można poczytać w literaturze taką sugestię, że ta wojna się zaczęła w 1941 roku z operacją Barbarossa, ale to jest zawsze motywacja ideologiczna, która temu towarzyszy. Jest to taka osoba, która jest prorosyjska, może być to intelektualista albo ktoś, kto interesuje się wojnami. Jeśli chodzi o doświadczenie kanadyjskie, to tutaj jest ono nieco odmiennie ze względu na powiązanie z Wielką Brytanią, z Imperium Brytyjskim. Oczywiście było ono znacznie silniejsze niż w przypadku Stanów Zjednoczonych. W każdym razie w przypadku Stanów Zjednoczonych, gdy wojna się rozpoczęła, jedyną uniwersalną reakcją była taka, że powinniśmy pozostać poza tą wojną. To jest jeszcze jedna europejska wojna. Tak, po prostu ponownie sobie
walczą Europejczycy, dlaczego amerykańscy żołnierze mają umierać z tego powodu, walczyć dla tej sprawy. Wcześniej, 20 lat temu, walczyliśmy w I wojnie światowej, straciliśmy wiele żołnierzy, nie chcemy przez to przechodzić ponownie. Hitler i Stalin zawarli pakt, też Molotow-Ribbentrop, nie był to znany pakt, więc w związku z tym nie został on jakby przyswojony przez Amerykanów i Kanadyjczyków wówczas. Jeśli chodzi o pewne jeszcze raporty, które były bardzo niepokojące, zwłaszcza jeśli chodzi o traktowanie Żydów jeszcze w latach 30. XX wieku, i myślę, że tutaj były pewne niepokojące sprawy, ale FDI była raczej antysemicką organizacją, przynajmniej na tym wysokim poziomie tworzenia polityki. Nadal Stany Zjednoczone wówczas walczyły z wielką tą depresją, kryzysem, i w związku z tym wojna w Europie wydawała się wówczas mniej ważna. Barbarossa rzeczywiście wydarzyła się w 1941 roku. To było bardzo znaczące wydarzenie, ale jeśli chodzi o znaczenie dla Amerykanów, gdy czytam, było ono inne. Było to coś smutnego, depresyjnego. Widzieli, jak dobrze idzie właśnie Niemcom i że jednocześnie już zaczynają zajmować się Związek Radziecki, ale to był jeszcze kolejny kraj według Amerykanów, że Związek Sowiecki jest kolejnym krajem, bo już wiele innych krajów, nawet nie tylko środkowoeuropejskich, ale i skandynawskich, zachodnich, zostały zajmowane przez Niemcy, więc jeszcze jeden kraj, jeszcze jeden tylko wyjątek może wśród historyków amerykańskich i kanadyjskich było to, że intelektualiści zastanawiali się, dla kogo ta operacja Barbarossa była klęską, i to zmieniło też dramatycznie ich nastawienie do wojny. I to było z punktu widzenia lewicy, to była wojna kapitalistyczna, czy też narodowy socjalizm, czy nazistowskie Niemcy, to była po prostu kapitalistyczny kraj, tak samo jak Wielka Brytania i Francja, kolejny kapitalistyczny kraj wciągnięty w wojnę. I ci ludzie właśnie lewicowcy oczywiście byli z nim zainteresowani, żeby Amerykanie nie brali udziału w tej wojnie, bo z punktu widzenia tej dalekiej lewicy, to niech się ci ludzie zabijają między sobą, co pomoże w późniejszym transformacji w kierunku socjalistycznych krajów. Ale atak na Związek Radziecki, Niemiec hitlerowskich, był klęską dla nich, bo oni podziwiali Związek Radziecki. W amerykańskiej historii lata 40. XX wieku często są postrzegane w intelektualnej historii jako taka czerwona dekada z wielu powodów, dlatego że wielu intelektualistów amerykańskich teoretycznie pokochało marksizm, czy marksizm-leninizm, marksizm-stalinizm, czy też trockizm, czy czysto klasyczny marksizm. Tutaj byli oni rzeczywiście bardzo tacy podekscytowani sukcesem rewolucji w Rosji i uważali, że w ten sposób komunizm może też przynosić pewne owoce i że Związek Radziecki to wielki przykład, w jakim należy kierunku działać. A więc atak Niemiec nazistowskich na Związek Radziecki był przestrzegany wcześniej jako klęskę, i ta skrajna lewica w Stanach zaczęła być izolowana w tym sensie, że tak postrzegała właśnie ten atak Niemiec na Związek Radziecki, i ona była takim sojusznikiem Związku Radzieckiego. Poza tym kolejna dana, to była czerwiec 1941. Izolacjonizm nadal był dość silny i w związku z tym pojawiło się takie wydarzenie w grudniu, oczywiście w stanie 7 grudnia, gdy Japończycy napadli na Pearl Harbor, i wówczas Stany Zjednoczone przystępują do wojny, i właściwie prawie wyłącznie, może być mocno powiedziane, ale znacząco pogląd na początku wojny się koncentrowało na Pacyfiku, nie na Atlantyku, nie na Europę, chociaż oczywiście dosyć szybko potem się tam przeniósł teatr działań. Japończycy stali się sojusznikami Niemiec, no,
potem Amerykanie również wywołali wojnę z Niemcami, przystąpili do wojny z Niemcami i tak dalej. Więc Stany Zjednoczone w związku z tym bardziej przyczyniało się jeszcze wcześniej do wysyłania oddziałów, materiałów do Europy. A więc wojna rozpoczyna się dla Stanów Zjednoczonych w 1941 roku ze względu na Japonię, a potem, gdy dołączyli do Europejskiego Frontu, chodziło o tę kontynuację już tam w Europie i tak już to trwało przez kilka lat. Jeśli chodzi o moje doświadczenie w dziedzinie historii Europy, historii Północnej Ameryki, że ta data, ten 41 rok, wojna z Japonią, to jest bardzo istotna, ale jeśli chodzi o kwestie inne, to były też różne punkty widzenia ze względu na to, czy to byli jacyś marksistowscy, wyznawcy prorosyjscy, czy też nie. Dziękuję panu profesorowi. No to spójrzmy na to, co za naszą zachodnią granicą, ale okiem badacza z Polski, profesor Grzegorz Kucharczyk, który specjalizuje się w tym, co dzieje za naszą zachodnią, przepraszam, granicą. Kilka godzin temu w tym miejscu też z panelistami rozmawialiśmy o reparacjach wojennych. No, nie ukrywali, że niemieccy politycy doskonale wiedzą, jaka jest prawda, jaka jest rzeczywistość, ale skrzętnie ją ukrywają, bo wiedzą, że to jest w ich dobrze pojętym interesie. Jak jest z nauką niemiecką? Jaki jest stan wiedzy naukowców polskich na temat przebiegu II wojny światowej, rzeczywistego przebiegu? No i jak można powiedzieć, jak dzisiaj społeczeństwo niemieckie na to patrzy? Czy po niemal 80 latach od zakończenia II wojny światowej jest to temat jakoś dla Niemców cały czas do przepracowania? Istotny czy już nie? Bardzo dziękuję. Przede wszystkim chciałem wyrazić na początku podziękowanie organizatorom kongresu i oczywiście publiczności, uczestnikom, że debatujemy na tak bardzo ważny temat. Gdy chodzi o Niemcy, no można powiedzieć, że to firmowane oficjalnie przez Niemcy, zwłaszcza po zjednoczeniu Niemiec, tak zwane Vergangenheitsbewältigung, czyli przezwyciężanie przeszłości, czy przezwyciężenie przeszłości przez Niemcy, że mamy już za sobą tą straszną przeszłość, teraz jako nowe mocarstwo humanitarne patrzymy w przyszłość, to jest oczywiście tylko i wyłącznie slogan, nie mający żadnego pokrycia w rzeczywistości. I tutaj oczywiście nie ma czasu, żeby prowadzić długie wywody, natomiast krótko trzeba przypomnieć, że no, mamy oto taką sytuację, że po II wojnie światowej są dwa państwa niemieckie i każde z nich, czyli Republika Federalna Niemiec, czyli ta związana z Euroatlantycką Wspólnotą i Niemiecka Republika Demokratyczna, czyli ta, która jest częścią obozu komunistycznego, każde z tych państw tak naprawdę, czy historiografia tych państw unika tematu czy analizy II wojny światowej z punktu widzenia nas najbardziej interesującego, nas w Polsce. To znaczy, aby pokazać to, co zazwyczaj umyka nawet do dzisiaj wielu niemieckim historykom, że podstawowy fakt, że ludobójstwo na ziemiach okupowanej Polski zaczęło się wcześniej, zanim państwo niemieckie przystąpiło do tak zwanego ostatecznego rozwiązywania kwestii żydowskiej, Entlösung der Judenfrage. Mianowicie już jesienią 1939 roku dochodzi na okupowanych przez państwo niemieckie ziemiach Rzeczypospolitej do regularnej akcji eksterminacyjnej obywateli polskich, przede wszystkim polskiego pochodzenia, bo oczywiście mordowano też już wtedy obywateli polskich żydowskiego pochodzenia, ale w ramach tak zwanej Intelligenzaktion, czyli eksterminacji polskich elit. Od września 1939 roku trwa akcja Tannenberg w Wielkopolsce, potem Zbrodnia Pomorska, Lasy Piaśnickie, wiosną 1940 roku akcja AB z takimi strasznymi miejscami kaźni jak Palmiry. Ludobójstwo trwa. I ludzie giną dlatego, że są Nationalpolen, jak mówią Niemcy. Z tytułu bycia Polakami, z tytułu bycia częścią polskich elit. I ten fakt, że to ludobójstwo na ziemiach polskich
okupowanych przez państwo niemieckie trwa przed 1942-1943 rokiem, gdzie następuje apogeum Holokaustu na okupowanych ziemiach polskich, akcja Reinhardt i pokłosie. To jest, można powiedzieć, taka wspólna nić, która jest w tych obu niemieckich historiografiach. Ja chciałbym zwrócić uwagę na taką jedną kwestię. Prawie 40 lat temu w zachodnich Niemczech toczyła się taka no, bardzo gorąca debata, która przeszła do historii jako Historikerstreit. Spór historyków, którą wywołał taki znany berliński historyk Ernst Nolte, który napisał w jednej ze swoich książek, że niemiecki narodowy socjalizm tak naprawdę był odpowiedzią, był reakcją obronną na sowiecki bolszewizm. Oczywiście oskarżono Noltego o to, że relatywizuje, czy chce relatywizować w ten sposób zbrodnie narodowo-socjalistyczne, no bo mówi, że to była właściwie reakcja. Oczywiście wtedy dominujących już wtedy we wpływowych kręgach w szeroko rozumianym życiu naukowym zachodnich Niemczech, kręgach, nazwijmy to, pokolenia 68 roku i ich sympatyków, no nie podobało się, że przypominano, że bolszewizm był pierwszym chronologicznie totalitaryzmem. Natomiast co było charakterystyczne, co jest charakterystyczne, nie wykorzystywano do zbijania tych tezy Noltego, albo w każdym razie ten argument gdzieś był tam na pobrzeżach tej dyskusji, no podstawowego faktu, który falsyfikował tezę Noltego, że no właśnie Niemcy, państwo niemieckie dokonywało ludobójczej akcji eksterminacyjnej na reprezentantach polskich elit, którą tworzyli na przykład księża katoliccy, którzy byli masowo mordowani od 1 września 1939 roku przez funkcjonariuszy państwa niemieckiego, a których to księży katolickich jako żywo nie można traktować jako piątą kolumnę bolszewizmu. A mimo to byli w sposób ludobójczy eksterminowani. Na ziemiach wcielonych do Rzeszy Niemieckiej po wrześniu 1939 roku, Pomorze, Wielkopolska, część Mazowsza, Górny Śląsk, 1/3 księży katolickich została fizycznie zlikwidowana. No nie była to piąta kolumna bolszewicka, ale ten argument, który przecież łatwo falsyfikuje tezę Noltego, w ogóle nie był poruszany wśród oponentów, gdy chodzi o tą dyskusję przeciwko czy z Ernstem Noltem w latach 80. w Republice Federalnej Niemiec. A w Niemieckiej Republice Demokratycznej w ogóle tematu nie było, bo i tak wiadomo, że to wszystko zrobili faszyści. Jeszcze do tego tematu znikających Niemców powrócimy, ale to zrobili faszyści, z którymi my, nowe Niemcy, nowe socjalistyczne Niemcy, nie mamy nic wspólnego, a jeżeli mówiono o zbrodniach właśnie reżimu faszystowskiego w czasie II wojny światowej, no to oczywiście przede wszystkim tych, które po 22 czerwca 1941 roku Wehrmacht i inne służby państwa niemieckiego robiły na terytorium Związku Sowieckiego po zainicjowaną operacji Barbarossa. Czyli krótko mówiąc, w tych wszystkich wielkich debatach, które toczyły się oczywiście ze swobodą bez cenzury państwa totalitarnego w Republice Federalnej Niemiec, temat właśnie ten zasadniczy, że ludobójstwo na ziemiach okupowanych przez państwo niemieckie wydarzyło się przed jeszcze zainicjowaniem Holokaustu, gdzieś jest na obrzeżach, jego nie ma. Jest debata na temat, czy narodowy socjalizm był jakimś przejawem modernizacji. No i oczywiście od lat 80. powraca temat Holokaustu i tak naprawdę to zostało do dzisiaj. Dzisiaj jeżeli by, bo pan redaktor też pytał o stan wiedzy tak zwanych zwykłych Niemców, gdy chodzi o obraz II wojny światowej, to powiem tak, jeżeli w ogóle coś wiedzą, to wiedzą, że tak, Niemcy zrobiły straszną rzecz w czasie II wojny światowej, czytaj Holokaust.
Natomiast o tych rzeczach, które poprzedziły Holokaust, w ogóle dlaczego ich pradziadkowie tak się zachowywali, jak się zachowywali, jak to się stało, że ten Rubikon polegający na tym, że jesteśmy przyzwyczajeni do przemysłowego, masowego mordowania kobiet, starców, dzieci rozebranych do naga przed wykopanymi dołami śmierci, jak to się stało? Jak to można było zrobić, że sąsiad sąsiada zabijał, a tak jak było w czasie zbrodni pomorskiej na przełomie 1939-1940 roku, tego tematu nie ma. Bo musimy zdać sobie sprawę, że poziom nieedukacji czy poziom kiepskiej edukacji historycznej w zakresie historii najnowszej w Niemczech, obecnych Niemczech, no, idzie w parze, a można nawet powiedzieć, jest jeszcze bardziej zastraszający niż w naszym kraju. To niestety jest smutne. Ja tylko już kończąc powiem, zilustruję to pewnym przykładem, bo byłem półtora roku temu jednym z recenzentów tak zwanego podręcznika polsko-niemieckiego do historii dla ostatniej klasy szkoły podstawowej, obejmujące okres od 1 września 1939 roku do XXI wieku. No i okazałem się tym czarnym ludem, ponieważ recenzowałem negatywnie, a byłem tym tak zwanym trzecim recenzentem, rozjemcą, który decydował o wszystkim. I więc rzuciłem w ten sposób wielką kłodę na drodze pojednania polsko-niemieckiego. Tak, to ja. Otwieram podręcznik i na tak zwanej ilustracji rozkładowej, czyli obejmującej dwie strony, zaraz na początku, jest podpis, który zapamiętałem do dzisiaj, bo to jest jedno zdanie, ale to właśnie sztuka unikania prawdy. Podpis. Kwiecień 1943. Żydzi złapani w getcie warszawskim, prowadzeni do pociągów, które zawiozą ich do obozów zagłady. Kropka. Jedyny przymiotnik w wersji polskiej i niemieckiej, który tam się pojawił, to jest warszawscy. Żydzi z getta warszawskiego. Czyli nie wiadomo, kto ich złapał, nie wiadomo, jakie pociągi i nie wiadomo, do jakich obozów. Ktoś mógłby pomyśleć, że jestem przewrażliwiony. Zbytnie szczegularstwo, a nawet można powiedzieć pieczeniarstwo. Ale zważywszy na rodzaj kłamstwa oświęcimskiego polegający na notorycznym przypisywaniu Polsce i Polakom współudziału w niemieckich zbrodniach na ludności żydowskiej, na obywatelach polskich żydowskiego pochodzenia, to nie jest bynajmniej nadwrażliwość. Zdjęcie zresztą było tak sformatowane, że żołnierz, który prowadził tych ludzi, był tak pokazany, że nie było widać tej wrony niemieckiej. Czyli ktoś niezorientowany mógłby stwierdzić, że no pewno, skoro warszawskie getto, to pewno gdzieś tam te polskie pociągi ich wiozą do jakichś obozów zagłady w Polsce, a może w skrócie pomyślmy polskich obozów zagłady, bo w końcu czas to pieniądz, trzeba skracać wypowiedzi. A pod ilustracją był tekst zasadniczy, który mówił tak. Też znam to na pamięć, bo wielokrotnie musiałem do tego wracać. 1 września 1939 roku rozpoczęła się najstraszliwsza wojna w dziejach świata, która pochłonęła miliony ofiar. Jedyna nazwa państwa, która pada w tym tekście wprowadzającym, to jest Trzecia Rzesza. Bezprzymiotnikowa. Nie ma mowy ani o współudziale Sowietów w wybuchu II wojny światowej, o tym, że było to państwo niemieckie, że państwo niemieckie nie zniknęło 1 września 1939 roku około 4-5 nad ranem. I szereg innych rzeczy w tym podręczniku podobnych wydawać by się mogło didaskaliów, które brakują, ale one składają się na takie bardzo, bardzo pokaźne ominięcie prawdy. Ominięcie prawdy, które rzeczywiście jest niepokojące, gdy chodzi o edukację młodego pokolenia. Oczywiście trzeba zauważać także to, że niemieccy historycy w ostatnich latach także piszą o tych kwestiach, które mówię, tak jak na przykład tłumaczony na język polski Jochen Böhler,
Ale to można powiedzieć póki czy Stefan Leinsztedt, ale to są póki co wyjątki od reguły, zwłaszcza gdy patrzymy na no właśnie stan świadomości historycznej przede wszystkim młodego pokolenia niemieckiego. I to są rzeczywiście dramatyczne kwestie, ponieważ zwłaszcza w tych landach, które są najbliżej naszej zachodniej granicy, czyli dawne NRD, tutaj mamy nałożone na siebie dwa procesy, czy dwa niedobre zjawiska, bo z jednej strony to dziedzictwo komunizmu, a z drugiej strony no to właśnie to takie, nazwijmy to, skrótowe pisanie historii, które II wojny światowej, która tak naprawdę pomija istotę rzeczy. No bo jak, skoro przyjmujemy, że największą, najstraszniejszą rzeczą było to, że Niemcy jako naród i państwo w czasie II wojny światowej dokonali takiej rzeczy jak Holokaust, to trzeba zadać, czy pokazać uczniom niemieckim także, jak to się stało, że tak zwani zwykli Niemcy, którzy służyli na froncie wschodnim, czy jak to Niemcy mówią, na wschodzie, dopuścili się takich rzeczy. Ci zwykli urzędnicy, zwykli mieszczanie, przecież to nie były tylko komanda złożone z kryminalistów, tak, to co Niemcy robili na Woli. No więc tego się nie da wytłumaczyć bez uwzględnienia podstawowego faktu, że przyzwyczajanie do tej zbrodni na bezbronnych ludziach trwało od 1 września 1939 roku. Wizualizacja, proszę Państwa, bo jeżeli by powiedzieć młodemu Niemcowi dzisiaj, a podejrzewam także młodym Kanadyjczykom, czy Amerykanom, czy Anglikom, widzicie taką scenę, żołnierze niemieccy ustawieni w szpaleru, przed nimi rozebrani do naga ludzie, w tle las i wykopane doły, gdzie to było? To pewno powiedzą, no gdzieś Einsatzkommandos po 22 czerwca 1941 roku w Sowietach. Babi Jar może Ponary, może inne miejsca kaźni narodu żydowskiego. A to były lasy piaśnickie, już pod koniec 1939 roku. Lasy Paleńskie może koło Poznania. I wiele innych miejsc, gdzie także z rąk sąsiadów, bo przez tak zwany Selbstschutz niemiecki brał przecież aktywny udział w zbrodni pomorskiej od jesieni 1939 roku. Z rąk sąsiadów ci Polacy ginęli, tam zakopywani, potem znowu rozkopywani, paleni, żeby zatrzeć ślady zbrodni. Także taki jest stan rzeczy. Dziękuję, profesorze. Przychodzi mi do głowy kolejne bardzo ważne pytanie, to już pewnie na koniec tego panelu zachowam je. Co zrobić, żeby za ileś tam lat nie okazało się, że to my Polacy jesteśmy winni ofiar niemieckich, tak? Bo tu w pierwszym panelu, który miałem przyjemność prowadzić dla Państwa, pokazywałem wpis takiego niemieckiego polityka z partii AfD, może dzisiaj skrajny, ale kto wie, może za jakiś czas jednak tej w mainstreamie będącej, który pisze o czystkach etnicznych, tak? Czyli to, co się stało po wojnie, przesiedlenia Niemiec na mocy różnych traktatów międzynarodowych, nazywa czystkami etnicznymi lub nawet ludobójstwem, którym nie wolno niczym usprawiedliwić i relatywizować. Więc jeśli pojawiają się tak silne głosy, to być może za lat kilkanaście, kilkadziesiąt będziemy my Polacy musieli się bronić, że nie byliśmy zbrodniarzami, tak? Notabene, ale jedno zdanie, panie profesorze. Notabene tak, tylko a propos tej kwestii, którą pan redaktor podniósł. No, przypominam sobie w tym negatywnie ocenionym podręczniku też we fragmencie, gdy chodzi o konferencję Wielkiej Trójki w Poczdamie, nie było mowy o tym, że tam zadecydowano o tak zwanym transferze ludności niemieckiej z ziem, które Niemcy utraciły po II wojnie światowej, na konferencji, gdzie nie było żadnego przedstawiciela państwa polskiego. Zadecydowali to Sowieci, Amerykanie i Brytyjczycy. O tym tak zwanym transferze ludności, czyli po prostu wypędzeniu. Oczywiście nikt też nie pisał, że wypędzenia, te, które miały miejsce po 1945 roku, to nie był początek, tylko to był koniec. Bo pierwsze wypędzenia, wielkie, masowe ludności, no to były te organizowane przez państwo niemieckie po wrześniu 1939 roku z ziem wcielonych do Rzeszy Niemieckiej.
Absolutnie tak. Bardzo dziękuję, panie profesorze. No tak mogę tylko dodać, że jest też całkiem spora grupa Polaków, która uważa, że w ramach reparacji wojennych myśmy uzyskali jako Polacy ziemię zachodnią, więc nie ma co dzisiaj o żadne reparacje występować. Też jest to absolutnie no, nieprawda, bo to jest na zupełnie innych traktatach, na innej mocy przez nas uzyskana przestrzeń. Stefan Kurtua, panie profesorze, mówiliśmy o tym, co dzieje się z naszą wschodnią granicą, za zachodnią granicą. Pan jest ekspertem od tego, co dzieje się na wschodzie. Połowa tej sali, myślę, ja także, była uczona przez wiele, wiele lat, w czasach jeszcze tych dawnych komunistycznych, że wojska radzieckie, sowieckie, wkraczając na terytorium Polski, Rumunii, Węgier, Bułgarii, niosła nam wolność, tak, od okupacji niemieckiej. I myślę, że my dzisiaj wiemy, że tak nie było, ale dzisiaj jest też w Polsce całkiem, myślę, niemała grupa osób może młodszych, a także i starszych, którzy uważają absolutnie, że tak właśnie było, z wielu powodów różnych. Młodzi z niewiedzy, starsi może mają takie, a nie inne doświadczenie. Boję się, że na Zachodzie może być z tym jeszcze gorzej, bo wiedza i wrażliwość ludzi na Zachodzie jest zupełnie inna niż tutaj nasza, nie doświadczyli tych zbrodni, których my byliśmy świadkami. Dlaczego, panie profesorze, nie można mówić, że wojska radzieckie niosły nam tutaj wyzwolenie spod okupacji niemieckiej? Merci, monsieur le président. Pour répondre à cette question, je voudrais commencer peut-être. Chciałbym zacząć moją odpowiedź od przypomnienia Polakom pewnej rzeczy. 9 maja 2005 roku Władimir Putin, który już był prezydentem Rosji, opublikował w Rosji w dzienniku Le Figaro artykuł zajmujący całą stronę, który opisywał II wojnę światową i opisywał to, jak radziecka armia wyzwoliła Europę. Ten artykuł, kiedy go przeczytamy, odpowiadał dokładnie kryterium oceny historyków radzieckich i temu, jak oni postrzegali II wojnę światową. Oczywiście Władimir Putin w tym tekście świadomie mieszał wolność z wyzwoleniem. Możemy być wyzwoleni z kontroli jednego opresora, ale możemy wpaść w ręce innego opresora. Więc tych dwóch rzeczy nie wolno mieszać i Polacy doskonale wiedzą, jak to jest znaleźć się w takiej sytuacji. Polska właśnie została wyzwolona z jednej opresji, ale trafiła do innej opresji, więc nie możemy tutaj mówić o prawdziwej wolności. Myślę, że Polacy pamiętają również czasy podwójnej okupacji za czasów Hitlera i Stalina. Une alliance qui, il faut bien le dire, et był to sojusz, une alliance entre Hitler et Staline, qui, il faut bien le dire, au niveau des opinions publiques, est aujourd'hui le véritable point aveugle de l'histoire et de la mémoire européenne. Jest to serce, jest to rdzeń wszystkich problemów, które powstały w Europie w tamtym czasie. I z tego między innymi wynika również wojna na Ukrainie. Dans la bouche des soviétiques et des communistes du monde entier, à commencer par les communistes français, il faut se reporter, je crois, document fondamental. Musimy tutaj odwołać się do pewnego fundamentalnego dokumentu, mais qui est je veux parler là de deux pages du journal de Georges Dimitrov. Georges Dimitrov était le secrétaire général de l'International communiste. On appelle aussi le Comintern. Georges Dimitrov avait été nommé en 1934 par Staline pour développer une politique. Został mianowany przez Stalina do prowadzenia polityki antyfaszystowskiej. Stalin en Allemagne avait subi une grave défaite avec la. W Niemczech Stalin doświadczył pewnej porażki, kiedy Hitler doszedł do władzy. Dans son journal, Georges Dimitrov a noté avec énormément de précision. Opisał bardzo dokładnie
rozmowę, to nawet nie jest rozmowa, to są rozkazy wysyłane przez Stalina 7 września 1939 roku. La décision du pacte de non-agression germano-soviétique du 23 août 39 était accompagnée de protocoles secrets. Temu porozumieniu pomiędzy III Rzeszą i Rosją towarzyszyło inne porozumienie, które było w pewnym sensie ukryte. Kiedy przeczytamy to, co znajduje się w tym dzienniku, może to być dość zaskakujące i ten sekretny protokół był w pewnym stopniu ignorowany. Więc czasami źle interpretujemy znaczenie tego paktu pomiędzy Hitlerem i Stalinem. Żeby wyzwolić Polskę, trzeba było zniszczyć reżim nazistowski. Więc dlaczego ten dokument jest tak ważny? Ponieważ cała historia związana z komunizmem przedstawia to porozumienie jako pakt defensywny. Mówi się, że Związek Radziecki był zmuszony do podpisania tego porozumienia. Natomiast ten dokument mówi coś dokładnie odwrotnego. Był to pakt o agresji. To nie był pakt defensywny, obronny. W tym porozumieniu chodziło o agresję, a nie o obronę. Dimitrow został wezwany na Kreml, następnie armia radziecka wkroczyła do Polski. Został wydany rozkaz eksterminacji setek tysięcy Polaków. I jest jeszcze coś, o czym nie wolno zapominać. Deportacja rodzin. Na czyj rozkaz? Na rozkaz Berii oczywiście. A qui a été rattaché la partie de la Pologne? Un certain Nikita Khrouchtchev. Un homme couvert de sang des pieds à la tête. Nikita Khrouchtchev. Tutaj warto wspomnieć również nazwisko Chruszczowa. Où il a prétendument dénoncé les crimes de Staline, n'a évidemment pas dit un mot, który zaprzeczał tym wszystkim zbrodniom popełnionym na rozkaz Stalina. Donc voilà. Alors quelle libération? De quelle libération peut-on parler? O jakim wyzwoleniu możemy tutaj mówić? La Pologne orientale est annexée. Polska została zajęta. La Finlande jusqu'en 1940. 1940 roku później zostały zajęte państwa bałtyckie. 1944 i 1945 aż do 1949 roku cała Europa centralna i wschodnia znalazła się pod wpływem Związku Radzieckiego. I za każdym razem, co możemy zaobserwować? Komunizację, rusyfikację i narzucanie systemu totalitarnego wszystkim tym narodom. System totalitarny jest w całkowitej sprzeczności z podstawami systemu demokratycznego, w sprzeczności z podstawowymi wartościami humanitarnymi. Jest to również w sprzeczności z chrześcijaństwem. Więc znaczenie tego słowa wyzwolenie jest zupełnie inne z perspektywy Związku Radzieckiego czy też Rosji i z perspektywy innych państw. Więc ten reżim, ten system totalitarny całkowicie odwrócił znaczenie tego słowa na swoją korzyść. Więc w ustach komunistów słowo wyzwolenie oznacza znalezienie się pod opresją
innego agresora. On peut dire, ah oui, mais le régime, les régimes communistes n'ont pas tous été de même nature. Ale możemy, niektórzy twierdzą, że systemy komunistyczne bywają różne, inne były w Polsce, inne w Czechach, inne w innych krajach. Alors bien sûr, chaque régime communiste. Oczywiście, każdy system komunistyczny w każdym z tych krajów w jakiś sposób się różnił. Natomiast to, co łączyło wszystkie te kraje, to to, że znajdowały się one pod wpływem Związku Radzieckiego, który był bardzo silny w tych krajach. La troisième internationale du Comintern, pas la création symbolique de 1919. Ten wpływ był bardzo widoczny już, już za czasów Lenina i również później. Je rappelle qu'au deuxième congrès du Comintern, à l'été 1920, au moment même où l'armée rouge marchait sur Varsovie, spotkania Kominternu w 1920 roku to nabrało dużego znaczenia, ponieważ wtedy właśnie ten tekst Lenina nabrał znaczenia. W marmurze wyryto 21 warunków przystąpienia do międzynarodówki komunistycznej. To dotyczyło wszystkich grup, które chciałyby przyłączyć się do międzynarodówki komunistycznej. Kiedy czytamy ten tekst, który zawiera półtorej strony, to jest tak naprawdę oprogramowanie systemu totalitarnego, centralizm niedemokratyczny, absolutyzm, monopol jednej partii, kontrola wszystkich partii przez partię komunistyczną w Moskwie. Wszystko to było wpisane od lipca 1921 roku i wyryte w kamieniu. Ale to jest tekst, którego nikt nie zna. Ja oczywiście uczę o tym moich studentów, ale moi studenci trzeciego roku historii wiedzą więcej o komunizmie niż jakikolwiek polityk francuski. I to jest może problem, co tłumaczy zachowanie może naszego prezydenta, pana Macron, bo trzeba powiedzieć, no niestety podjął się tej debaty z panem Putinem przy ogromnym, długim stole, myśląc, że Rosja nigdy nie zaatakuje Ukrainy. I tutaj też jeszcze taka informacja, jeśli właśnie Macron zajął takie stanowisko, to dlatego, że generał, który zajmował się naszymi służbami, wojskowymi służbami specjalnymi, powiedział dzień przed atakiem, że Rosja nigdy nie zaatakuje. To powiedział Macronowi. No oczywiście zdymisjonowano już po półtora miesiącu tego generała, natomiast kto go tak naprawdę wyznaczył kilka miesięcy wcześniej, kto go nominował? Pan Macron. Widzimy więc, że mamy do czynienia z prawdziwym, skomplikowanym problemem we Francji, związanym z niekompetencją zarówno wojskową, jak i polityczną. To może generować wiele problemów w tej sytuacji. Dziękuję bardzo. Ja też dziękuję za to nawiązanie do tej rzeczywistości, którą mamy dzisiaj w Europie, bo też jest takie powiedzenie, że na wojnie pierwsza ginie prawda. I myślę, że dzisiaj obserwujemy to na własne oczy, że rzeczywiście jest tak, że wiele osób próbuje to jakoś bardzo mocno zafałszować albo wierzy po prostu w gusła, czyli coś, co tak naprawdę nie ma wspólnego nic z rzeczywistością. My w Polsce byliśmy przez lata atakowani propagandą i skutecznie potrafiliśmy się bronić zarówno przed, powiedzmy, sowiecką o wyzwoleniu spod okupacji niemieckiej, jak i niemiecką. Od jakiegoś czasu też potrafimy się jeszcze jakoś tam bronić przed jakąś taką narracją, że to są nazistowskie, a nie niemieckie, czy ofiary zbrodni, czy obozy, albo czasami nawet wręcz, że polskie, tak? Próbujemy się bronić jak możemy, ale no, na tyle skutecznie, na ile też możemy, bo w niemieckiej prasie, w niemieckich gazetach bardzo często wciąż takie sformułowania się pojawiają. Mam pytanie do ostatniego w tej części naszego panelisty, to pan David Satter. Jak pan, okiem publicysty, patrzy na to, jak Zachód postrzega ten okres II wojny światowej? Rzeczywiście, jak wiele osób dzisiaj na Zachodzie myśli jeszcze, że II wojna światowa zaczęła się nie w 1939, 1 września, a dopiero w momencie ataku na Rosję sowiecką, czyli 22 czerwca 1941 roku. Jak wiele osób na Zachodzie jest w stanie uwierzyć w bzdurę, czyli w polskie obozy śmierci, a nie niemieckie, czy nawet nazistowskie, tak? A jak wiele osób w ogóle ma na ten temat wiedzę i chęć, tak, zdobywania wiedzy, na ile to jest w ogóle dla nich istotne?
Przede wszystkim chciałbym powiedzieć, ważne jest to, aby poczynić rozróżnienie pomiędzy różnymi krajami, które stanowią Zachód. Gdy mówimy o Zachodzie w odniesieniu do II wojny światowej, tutaj podejście jest inne w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, inne w innych krajach Europy Zachodniej. Na przykład we Francji oczywiście nikt nie myśli, że wojna rozpoczęła się w 1941 roku, bo oni już byli pod okupacją w 1940 roku, podobnie w Wielkiej Brytanii. Nikt nie ma żadnych iluzji co do tego, kiedy wojna się rozpoczęła. W Stanach Zjednoczonych wiele takiej popularnej historii rozpoczyna się od ataku na Pearl Harbor, ale to jest głównie kwestia prowincjonalizmu amerykańskiego i faktu, że Amerykanie, jeśli chodzi o wszystkie tematy, tak naprawdę nie tylko kwestie II wojny światowej, bardzo się koncentrują na sobie. No to jest nieszczęsna taka, można powiedzieć, tendencja, którą obserwujemy, ale to jest fakt. I widzimy jej odbicie również w obecnych czasach. Ale tutaj ponownie musimy mieć to rozróżnienie pomiędzy tymi popularnym stosunkiem a wiedzą tych, którzy są lepiej wykształceni, którzy oczywiście rozumieją, że Polska rozpoczęła się 1 września 1939 roku. Inne pytanie jest takie, do jakiego stopnia ludzie mają świadomość, że te wszystkie okropieństwa popełnione nie wobec Żydów tuż po inwazji na Polskę, bo Holokaust jest bardzo dobrze zrozumiany w Stanach Zjednoczonych z różnych powodów. Oczywiście jednym z nich jest to, że jest duża społeczność żydowska w Stanach i wielu tych ocaleńców z Holokaustu przybyło do Stanów Zjednoczonych, gdzie rozpoczęli nowe życie i no, nie muszę mówić tego, że wiele na ten temat napisano. A te wszystkie tragedie niezwiązane z ludnością żydowską w Polsce są znacznie mniej znane. I oczywiście ważne jest, żeby były one lepiej znane i tylko wtedy, znaczy, gdy zrozumieją pełną naturę intencji niemieckich, ale nie tylko niemieckich intencji, ale także intencji Związku Sowieckiego, ponieważ to był taki rzeczywiście próba jakby obcięcia głowy polskim społeczeństwa, czyli likwidacji elit. I to jest również odzwierciedlenie w masakrze w zbrodni katyńskiej. I ta intencja była wspólna dla tych obydwu totalitarnych mocarstw, które zaatakowały Polskę. Jest również tak, że chociaż nie jest to dobrze rozumiane, że gdy już doszło do zniszczenia ludności żydowskiej, gdy ukończono to, gdy tę intencję z Niemiec zrealizowano, to wówczas kolejną nacją była jakby Polska. To znaczy, chodzi o to też, żeby Niemcy mieli też na celu usuwanie ludzi wszystkich, którzy jakby byli postrzegani przez nich jako niżsi wobec nich, nawet wśród Niemców, samych Niemców. Więc to wszystko należy zrozumieć również. I wtedy możemy zrozumieć też, co się stało w Polsce, w tym również Holokaust, który jest dobrze rozumiany. Rozumiem, że generalnie społeczeństwo rozumie Holokaust dobrze. Jeśli chodzi o walkę, która odbyła się w Polsce przeciwko dwóm reżimom totalitarnym, to rzeczywiście z jednej strony trzeba wiedzieć, że w przypadku nazistów, ale nie Sowietów, należało też jakby usunąć ludzi tak fizycznie, zlikwidować. I myślę, że problem tutaj polega na tym, że należy sobie wyobrazić, jaka jest ta nasza wyobraźnia. Jeżeli powiecie ludziom na przykład,
na Wydziale Uniwersytetu Jagiellońskiego i tam było takie spotkanie, się odbyło, znaczy chodzi o Kraków historycznie, po wojnie. I wszystkich profesorów zwołano, wszystkich aresztowano, wielu z nich zostało zabito i to byli wiodący profesorowie na wiodącym uniwersytecie wówczas w Polsce. I żeby Amerykanin mógł tę wiedzę pochłonąć i zrozumieć, że to się rzeczywiście wydarzyło, to wymaga użycia przez niego wyobraźni. I to zawsze był problem dla Stanów Zjednoczonych. Bo Amerykanie to bardzo pragmatyczni ludzie. My zajmujemy się konkretnymi sprawami i dlatego jest to też powodem naszych sukcesów. Bo my, jeśli chodzi o ideologiczne kwestie, to o nich decyzje podjęto bardzo dawno. Ludzie, którzy stworzyli amerykańską konstytucję i system amerykański, który działa bardzo dobrze i działa już od ponad 200 lat tak dobrze. I w związku z tym ludzie nie są przyzwyczajeni do takiego głębokiego myślenia i oni przyjmują pewne propozycje etyczne jako dane, a które w ogóle nie mają zastosowania w innych krajach, a w ogóle nie były stosowane podczas II wojny światowej. Bardzo dziękuję. No to teraz pytanie o to, jaki jest stan wiedzy zachodnich badaczy, stan wiedzy naukowej na temat udziału polskich żołnierzy, polskich oddziałów wojskowych w II wojnie światowej. My wiemy, że polski żołnierz walczył od pierwszego do ostatniego dnia II wojny światowej. Wiemy też w Polsce, przynajmniej w znacznej większości, w zdecydowanej większości, że Polacy byli jedynym narodem, który nie miał swojego udziału jakiegokolwiek, tak, w armii niemieckiej. Tak, były różnego rodzaju oddziały SS narodowościowe w Polsce. Tego typu rzeczy nigdy nie było. Jaki jest stan wiedzy? I to pytanie kieruję do pana profesora Stephena Hicksa. Jaki jest stan wiedzy badaczy zachodnich odnośnie właśnie udziału polskich formacji zbrojnych w II wojnie światowej? Dotyczy on całości, małych epizodów? Jak to wygląda? Mówimy tylko oczywiście o świecie naukowym. Tak, odczuwam, że niezbyt mają szczegółową wiedzę na ten temat z tych powodów, które już tutaj zostały wymienione przez mojego kolegę przedmówcę. Jeśli chodzi o to też, można się zastanowić, ile uwagi przypisuje się frontom, poszczególnym frontom II wojny światowej. W Stanach wie się, że były dwa fronty, a dla Polski to też były dwa fronty, ale to były inne fronty, ponieważ w Stanach Zjednoczonych walczyły na wojnę europejską, atlantycką, ale także była to wojna na Pacyfiku, w Azji i te różne zasoby, prawie równe, były poświęcane na tych różnych, na tych frontach, ogromnych frontach. Oczywiście jeśli chodzi o skalę Pacyfiku, no ze względu na wielkość Pacyfiku, no ze względu na tę geografię, można powiedzieć, tamte wysiłki były kierowane też bardzo mocno. I jeszcze przecież była też operacja Barbarossa, wiemy, że były bitwy Afryki Północnej. Również bierze się pod uwagę generała McCarthy'ego, był Holokaust, tutaj tę wiedzę się zdobywa, że taki Holokaust miał miejsce w Europie, ale po wojnie Amerykanie głównie zajmowali się kwestią użycia bomby atomowej w Japonii przez Amerykanów w czasie wojny, więc z punktu widzenia Amerykanie wiedza o Polsce w szczególności jest bardziej taka impresyjna, można powiedzieć, znacznie mniejsza. Oczywiście ważne, wiedzą, że Polska była pierwszym krajem zaatakowanym i to jest znaczące, każdy to pamięta. Jednocześnie Polska jest postrzegana jako nieprzygotowana do wojny, jako wczesna ofiara wojny i no oczywiście to są prawdy, dwie prawdy, trudne prawdy, bardzo szeroko może znane dosyć w Stanach Zjednoczonych, ale oczywiście Amerykanie wiedzą, że Polska brała udział w wojnie. Kawaleria przede wszystkim na koniach walczyła. Takie dywizje były wykorzystywane w walce z Niemcami, więc mają ten obraz polskich łanów na koniach walczących z czołgami niemieckimi.
wszystkimi. Tak to jest w Ameryce postrzegane. Jednocześnie uznaje się szeroko, że Polska się nie poddała, że była aktywna na wielu frontach, na wiele różnych sposobów i jest szerokie zrozumienie tych wydarzeń, które miały miejsce w Warszawie, powstanie warszawskie i brutalne stłumienie tego powstania i zrujnowanie Warszawy. I muszę powiedzieć, że jeśli chodzi o tutaj przyczynę tego powstania, to historycy jakby nad tym nie pracują. Bardziej to dzięki literaturze, na przykład Leon Earls napisał książkę w 1961 roku na ten temat. To bardzo dobra fikcja historyczna, bardzo znacząca, która przyczyniła się do zrozumienia Polski i zwłaszcza tego, co się stało w Warszawie podczas wojny. Ta książka została opublikowana ponad 50 lat temu. No i Hollywood też był zainteresowany zrobieniem filmu na podstawie tej książki. Wiem, że były negocjacje. Jestem fanem tej książki, gdy byłem młody. Także czytałem wiele na temat historii i polskiej, na temat doświadczeń Polski podczas II wojny światowej. To jest bardzo dobra książka. Może pod kątem literackim nie tak bardzo, ale to jest bardzo dobry materiał też na film. Perhaps have heard of Harvey Weinstein, the famous film producer. Słynny producent Harvey Weinstein miał prawa do zrobienia tego filmu, ale ze względu na to, że był oskarżony przez kobiety za takie napaści seksualne i tak dalej, został odcięty od tego filmu, ale nadal są ludzie, którzy są Hollywood tym zainteresowani, żeby taki film nakręcić. Jeśli chodzi o to, co wiedzą Amerykanie i Kanadyjczycy na temat Polski, to pierwsza reakcja jest taka, że są zaskoczeni, że wiele tych obozów koncentracyjnych mieściło się w Polsce, bo w szkole, gdzie dzieci się uczą, gdy słyszą niemieckie obozy koncentracyjne, to tak naprawdę nie rozumieją, o co chodzi. Dopiero w innych książkach, dla późniejszych etapach edukacji są tutaj wyjaśnienia, że te obozy były utworzone w Polsce przez Niemców, że Auschwitz był utworzony przez Niemców. I oczywiście uczy się na temat tych okropieństw, ale też jest pewien dystans, gdy jakieś różne obozy propagandowe mówią o takich trudnych sprawach. Jeśli chodzi o to, co zapisują historycy, wiemy, że wszystkie narody, które zostały pokonane przez Niemców, miały swoje kolaboracje, które kolaborowali z nazistami. W każdym kraju tacy byli kolaboranci. W niektórych krajach były to duże liczby, w innych mniejsze. Byli też antysemici, którym tak bardzo nie przeszkadzało to, co się działo z Niemcami, co narodowi socjaliści robili Żydom. Ale tak nie było w Polsce. Być może czym innym są kolaboranci jednostkowi, a czym innym to, o czym ja mówiłem, ja na myśli jednostki wojskowe, tak, przynależne do niemieckiej armii. Tutaj w polskim wojsku takich rzeczy po prostu nie było. Yes, certainly, yes. To prawda, oczywiście, ja wiem, ale chodzi o to, że z naszej perspektywy nie mamy wiedzy na ten temat. Rozumiemy, jeśli chodzi o antysemityzm, to jest taka może perspektywa amerykańska, że istnieje antysemityzm w zachodniej Europie, ale jest on jeszcze większy, wyraźniejszy, im bardziej idziemy na wschód. Natomiast jeśli chodzi o wiedzę dotyczącą kolaboracji, jak była to ona zorganizowana i w jakim stopniu dotyczyła jednostek, czy też oddziałów wojskowych, my nie wiemy, co na ten temat myśleć, nie znamy tego. Także jeśli chodzi o prawdziwość historii, to rzeczywiście dobrze by było, gdyby ten temat był bardziej poważnie brany pod uwagę i żeby profesjonaliści wykazywali tutaj pełne zrozumienie tych kwestii i jednocześnie zrozumienie tego, że inne kraje nie chcą o tym mówić, tak? Bo to jest taka niewygodna prawda dla nich. Ale my musimy o tym mówić.
Bardzo dziękuję. Ten stan niewiedzy albo celowego manipulowania wiedzą, to myślę, że to jest wielkie zadanie dla części z naszych widzów, którzy się historią zajmują profesjonalnie na co dzień. To jest gigantyczna praca do wykonania. Skoro profesor Hicks wspomniał o tym, jak są postrzegane obozy zagłady, te położone na terenach Polski, że cały czas trzeba na Zachodzie tłumaczyć, że to były niemieckie, spytam pana Grzegorza Kucharczyka, panie profesorze, bo w historiografii zachodniej bardzo często właśnie używa się słowa nazi, nazistowskie, a nie niemieckie. No ja mam tyle lat, że pamiętam, że u nas w Polsce tego terminu nie było do niedawna. Moja babcia, która przeżyła okupację Warszawy, co najwyżej mówiła hitlerowcy zamiennie z Niemcami. Hitlerowskie obozy mówiły się, ale nigdy nazistowskie. Jaka jest geneza tego słowa i jak to dzisiaj może być dla nas Polaków bardzo niebezpieczne, jeśli mówimy o tej terminologii, która jest konsekwentnie stosowana przez tych, którzy chyba celowo chcieliby uniknąć jakiejś przynajmniej werbalnej odpowiedzialności za swoje czyny i zbrodnie. No tak, to jest długa historia, jak państwo niemieckie zniknęło po 1 września 1939 roku. Ja tylko zanim przejdę do tego, chciałem na chwilkę nawiązać do kwestii, którą pan profesor Hicks pod koniec swojej wypowiedzi zaznaczył, kwestia kolaboracji. Zgadzam się, to wymaga ciągłego, pogłębionego badania. No na przykład kolaboracji wielu obywateli Rzeczypospolitej niemieckiego pochodzenia w przygotowywaniu ludobójczej akcji podjętej przez państwo niemieckie od 1 września 1939 roku, chociażby w sporządzeniu list obywateli polskich do likwidacji, tak zwanych list proskrypcyjnych, które były gotowe już właściwie wiosną 1939 roku. Tam na pierwszych miejscach byli przedstawiciele polskiej elity, ziemianie, samorządowcy, powstańcy wielkopolscy na przykład, duchowni oczywiście katolicy. I w sporządzaniu tych list brali udział niestety także przedstawiciele mniejszości niemieckiej w Polsce, formalnie obywatele Rzeczypospolitej, którzy potem, wielu z nich, brało udział w tych formacjach typu Selbstschutz, które brały z kolei udział w ludobójczej akcji eksterminacyjnej polskich elit, jak na przykład w Piaśnicy koło Wejherowa, w innych miejscach zbrodni pomorskiej. Czy też obywatele polscy, którzy kolaborowali z drugim okupantem po 17 września 1939 roku, obywatele polscy ukraińskiego, żydowskiego, białoruskiego pochodzenia, którzy stawiali bramy triumfalne do wjeżdżającej tak zwanej wyzwolicielskiej Armii Czerwonej. Te bramy też przecież nie powstały z godziny na godzinę, one wcześniej były przygotowywane, więc zamysł był. I zgadzam się z panem profesorem, że te aspekty kolaboracji, trzeba pogłębiać tę wiedzę na ten temat. Podobnie jak wiedzę na temat, no właśnie, tego znikania sprawcy, bo mówimy o zniknięciu sprawcy, zastąpienia nazwy Niemcy, Rzesza Niemiecka, przypomnę, oficjalna nazwa państwa niemieckiego to był Deutsches Reich. Nie das Dritte Reich, Deutsches Reich. Formalnie zresztą nawet Konstytucja Republiki Weimarskiej ciągle obowiązywała. Ona była zawieszona, ale nie była zniesiona. A państwo nazywało się Deutsches Reich, Rzesza Niemiecka. Wojnę prowadziła nie Partia Narodowo-Socjalistyczna, Partia Robotników Niemiec, NSDAP, tylko prowadziło państwo niemieckie poprzez swoje agendy, poczynając od Wehrmachtu, Luftwaffe, Kriegsmarine i innych instytucji, służb, które realizowały tutaj oczywiście cele motywowane ideologicznie, ale było to realizowane przez państwo niemieckie. Wskazuje się, że tym takim pierwszym środowiskiem, który przyczynił się w dużym stopniu do ukrywania sprawcy, paradoksalnie, byli przedstawiciele opozycyjnych wobec reżimu narodowo-socjalistycznego obywateli Rzeszy Niemieckiej, którzy po 1933 roku wyemigrowali z Niemiec, trafili na zachód do Stanów Zjednoczonych na przykład. No i tam właśnie mówili o zbrodniach, o nazi crimes i tak dalej. No to oni upowszechniają tę nazwę, ten skrót nazi. To jest, te skróty są też charakterystyczne dla nazewnictwa czy opisów
w ogóle pewnych nurtów politycznych w Niemczech, socjaldemokratów nazywano socis i tak dalej. To takie skróty w języku niemieckim funkcjonują i część tej emigracji politycznej niemieckiej, antyhitlerowskiej już przed II wojną światową używało takiego określenia w odniesieniu do reżimu, który w Niemczech panował, a więc nazis. I to było potem podchwycone, bo to jest taka terminologia właśnie anglojęzyczna, prawda? I takim pośrednim terminem, który robi karierę właśnie już w czasie II wojny światowej, tak jak się ogląda na przykład amerykańskie kroniki filmowe, wojenne, takie, no to oczywiście to też był wyraz pewnej propagandy, to tam się mówi Nazi Germany, prawda? Ale jednak te Germany, te Niemcy gdzieś jeszcze są, to było takie stadium pośrednie, one znikają tak naprawdę po II wojnie światowej, gdzieś tam w latach 60. zaczyna się rzeczywiście wielka kariera tego już całkowitego skrótu, że wojnę prowadzili naziści, zbrodni dokonali naziści. Mówimy o Zachodzie, mówimy o zachodnich Niemczech, a z kolei w Niemczech komunistycznych, no mamy też zniknięcie Niemiec jako odpowiedzialnych, tylko pojawiają się faszyści. Pojawiają się faszyści, no i oczywiście jest cała ideologia o tak zwanej opozycji antyfaszystowskiej, która była bardzo rozrośnięta, oczywiście najbardziej rozrośnięta była w Moskwie, bo tam schronili się ci najbardziej zacni i wytrwali antyfaszyści. Nikt już nie mówił o tym, że to byli ci, co przetrwali czystki 37-38, czyli niemieccy komuniści. Ale też nie mówi się o Niemczech, że zbrodni dokonywali Niemcy, że to państwo niemieckie było czynnikiem, było aktorem tych wszystkich strasznych rzeczy, tylko faszyści, od których my oczywiście jako Niemiecka Republika Demokratyczna się odcinamy. Warto zaznaczyć, że takim czynnikiem, który sprzyjał popularyzacji tego ukrywania sprawcy, czyli używania terminu naziści, a nie Niemcy, czy nawet nazistowskie Niemcy, no było to, że tak oczywiście umownie wskazuje tą datę, rok 68, no to jest, no można powiedzieć, taka cezura polegająca na tym, że no niezbyt chętnie patrzy się na to, żeby wskazywać w pełnym rozwinięciu nacjonalsocjalizmu, prawda, czyli narodowy socjalizm. Bo proszę zwrócić uwagę, przy tej karierze terminologii naziści chodzi o, mówiąc nieładnie, obsłużenie dwóch celów. Z jednej strony ukrycie Niemców, a z drugiej strony ukrycie pełnej nazwy narodowy socjalizm. No bo socjalizm jest słuszny, jest zawsze postępowy i ma się dobrze kojarzyć. O to dbali Sowieci, i o to dbało potem pokolenie 68 roku w zachodniej Europie, wpływowe w różnych instytucjach świata akademii i świata mediów. No a my jesteśmy świadkami, tak od 24 lutego zeszłego roku, nowego rozdziału w tej migracji terminu naziści, no bo jak wiemy, Władimir Putin przystąpił do denazyfikacji Ukrainy. W Buczy, w Irpieniu, w innych miejscach, jak wiadomo, armia Federacji Rosyjskiej wyzwala i denazyfikuje, ale to jest też właśnie konsekwencja tego oderwania słowa od istoty rzeczy, prawda, że słowo w tym momencie staje się uzasadnieniem dla propagandy, dla prowadzenia już nie tylko fałszywej, ale zbrodniczej polityki. Oczywiście są teorie, tylko nie ma na to twardych źródeł póki co, dokumentów, które wskazują, że gdzieś no właśnie na początku Republiki Federalnej Niemiec Zachodnich powstał taki, no można powiedzieć, całkiem intencjonalny plan, żeby wprowadzać tą nazwę naziści, ukrywać Niemcy. I nie ma na to dowodów, tak? Nie ma na to twardych dowodów w postaci no, jakichś dokumentów, prawda? Możemy tylko snuć domysły czy wnioskować po szlakach. Natomiast
ewidentnie jest to, że no właśnie, nakładają się takie dwa procesy. Z jednej strony to jest to, o czym mówiłem w swojej pierwszej wypowiedzi, prawda, że problem rzeczywistego przebiegu wojny, na przykład w kontekście ludobójstwa, jest ukrywany, czy jest spychany na margines, gdy chodzi o historiografię niemiecką, a z drugiej różnych rodzajów, a z drugiej strony mamy właśnie drugi proces, to znaczy ukrywania sprawcy. Ale to ukrywanie sprawcy gdzieś tak od połowy lat 80. służy też tak naprawdę poszerzaniu kręgu sprawców zbrodni ludobójstwa o tych, którzy nie dość, że tych zbrodni nie popełnili, to byli pierwszą ofiarą tej zbrodni. Czyli ta cała, to co jest częścią różnych, nie wszystkich, ale różnych wpływowych elementów Holocaust Studies, które mówią, że był jakiś współudział Polaków, że nawet jest wprowadzona kategoria tak zwanych bystanders, czyli to, że Niemcy jak zwozili polską ludność, polskich na przykład chłopów zapędzonych do kopania rowów przeciwczołgowych, żeby byli świadkami egzekucji Żydów na jakimś rynku w mieście w centralnej Polsce, to oni, że pod lufami karabinów niemieckich musieli to oglądać, a nic nie zrobili, żeby uratować ludzi, którzy byli rozstrzeliwani, to już według tej interpretacji to są postronni, którzy są współodpowiedzialni za Holokaust. Prawda? Czyli tak naprawdę są współpracownikami nazistów. No bo już tak naprawdę nie wiadomo, kto to zrobił. Krąg podejrzanych coraz bardziej się rozszerza, natomiast rzeczywiści sprawcy są gdzieś ukrywani. Jak widzieliśmy, jak ja mówiłem też na podstawie tego przykładu, w tej edukacji adresowanej do młodego pokolenia, ci rzeczywiści sprawcy, czytaj Niemcy, Rzesza Niemiecka, czy też państwo niemieckie, znika. Mhm. Dzisiaj mało kto mówi państwo niemieckie. Egzotyka, prawda? Że państwo niemieckie organizowało obozy koncentracyjne, obozy zagłady na terytoriach okupowanych. Już pomijając w cudzysłowie taki szczegół, że ktoś dzisiaj jeszcze przypomina, że obóz Auschwitz był na terytorium wcielonym bezpośrednio do Rzeszy Niemieckiej. Nie był częścią generalnego gubernatorstwa. Patrzę na zegarek i muszę chyba poprosić o pauzę, panie profesorze, chociaż mógłbym słuchać i słuchać. I kolejne pytanie, no skoro ludzie na Zachodzie są w stanie uwierzyć, że obozy były polskie, a nie niemieckie, albo są w stanie uwierzyć w to, że Niemcy zbudowali je w Polsce, dlatego że w Polsce była tutaj tak duże podglebie i dobre do tego, żeby właśnie Żydów, to czym mówi pan profesor, bez mrugnięcia oka eksterminować. No też się boję, panie profesorze, tu pytanie kieruję do pana profesora Courtois, o stan wiedzy na Zachodzie odnośnie zbrodni sowieckich. Jak w ogóle to wygląda? Bo być może ludzie na Zachodzie w ogóle nawet nie zdają sobie sprawy o ogromie tych zbrodni, bo generalnie myślę, że są gdzieś tam czasem informowani o zbrodniach niemieckich, ale o rosyjskich być może nie. Oui, bien entendu. Je crois d'abord qu'il faut rappeler tak, quelque chose de. Myślę, że tutaj trzeba przypomnieć coś fundamentalnego, a mianowicie, że stan wiedzy historycznej w jakimkolwiek kraju w dużej mierze zależy od wolności, jaką mogą dysponować historycy w prowadzeniu swoich prac, aby propagować wiedzę, jakąkolwiek wiedzę i to jak najszerzej poprzez prasę, media, telewizję i tak dalej. To jest bardzo ważne do podkreślenia. Oczywiście w systemie komunistycznym nie ma problemu wolności historyków, zwłaszcza jeśli chodzi o historię współczesną. Jeżeli natomiast pracuje się tam nad historią średniowieczną, to jest jeszcze jakaś wolność. Zawsze trzeba jednak jakąś siatkę marksistowską stosować. Natomiast jeśli się pracuje nad historią współczesną, to aparatczycy z poziomu centralnego o wszystkim decydują. Ale w społeczeństwach Europy Zachodniej posiadano wiedzę, jeśli chodzi o zbrodnie komunistów, natomiast były różne etapy i o tym nie należy nigdy zapomnieć, a mianowicie reżimy totalitarne zawsze popełniają masowe zbrodnie w jak największej tajemnicy, jak największej możliwej tajemnicy, to trzeba zrozumieć. Nawet dziś wiele ludzi w
Francji, zwłaszcza w społeczności żydowskiej, twierdzi, że to skandal, Francuzi nic nie zrobili, żeby uratować Żydów. Wszyscy przecież wiedzieli, że Żydzi podlegali eksterminacji. Natomiast to jest nieprawda. Pierwszy raz, kiedy pojawiło się nazwa Auschwitz w prasie, to w 1944 roku. Do tego momentu nikt nie wiedział, czym jest Auschwitz. Dlatego też trzeba to mieć na uwadze. Oczywiście Sowieci jak najlepiej ukrywali te swoje zbrodnie. Oczywiście była tajemnica, która temu towarzyszyła, ale też z drugiej strony mieliśmy do czynienia z ogromną, nasiloną propagandą. Bo tutaj oczywiście gloryfikowano klasę robotniczą. Tutaj jeden z francuskich historyków w swojej książce z 1995 roku mówił o iluzji komunistycznej, czyli o raju robotników, o lepszej przyszłości. To było podtrzymywane. To miało zastąpić kapitalizm. Ta iluzja była bardzo nasilona jako zjawisko. I tutaj mówię też o Francji. Tutaj idee rewolucyjne były zawsze nasilone już od 1789 roku. Do 1934 roku mówiono dość swobodnie o właśnie o tych zbrodniach komunistycznych. Były książki publikowane w latach 20., w latach 30. Natomiast mówiliśmy też o Hołodomorze 1933-34. Na ten temat informacje krążyły. Hołodomor ukraiński. Natomiast problem był taki, że kiedy Hitler doszedł do władzy, no to Stalin musiał zmodyfikować swoją politykę. Z punktu widzenia dyplomatycznego zbliżył się do Francji. I tutaj podpisano różne porozumienia i tak jak mówiłem wcześniej, wprowadził taką politykę antyfaszystowską, szeroko zakrojoną. Miała ona duży wpływ, nie można nie doceniać tego z politycznego zwrotu. I celem tutaj był Hitler jako największy wróg, naziści jako największy wróg. Aby potwierdzić to wszystko, chciałem przypomnieć, że od lata 1933 roku jeden z najważniejszych polityków francuskich, Édouard Herriot, który był też premierem, przewodniczącym Izby Deputowanych i tak dalej, Édouard Herriot odbył prawie oficjalną podróż do Związku Radzieckiego i wrócił, mówiąc, że nie ma żadnego głodu na Ukrainie. Więc z przyczyn dyplomatycznych tego zbliżenia się Francji do Związku Sowieckiego, no to to była właśnie przyczyna tego. Jest przyczyn tego, że właśnie to była taka potiomkinowska podróż, która była właściwie zorganizowana przez NKWD. No to mamy taki raport jeszcze NKWD odnośnie tej podróży Edouarda Herriot i tam zawarte są naprawdę dziwne rzeczy, niesłychane. Na przykład udał się do Charkowa, NKWD w Charkowie wtedy. Wiadomo, że panował głód i NKWD to przewidziało odpowiednią trasę dla samochodów tego polityka. Jechali kabrioletami, to było lato. Była to szczególna trasa i na tej trasie oczywiście zebrano wszystkie trupy osób, które zmarły z głodu. Odmalowano też ich fasady domów. Ten konwój właśnie tędy przejechał. Przewidzieli nawet jakieś skrzyżowanie, gdzie jakaś mała grupka robotników po prostu klaskała podczas przejazdu tej kolumny. To są byli ludzie z NKWD. Czego nie przewidziano, to, że polityk francuski, kiedy słyszy, że ktoś klaszcze, to się zatrzymuje, żeby uścisnąć rękę. To był wielki polityk, zatrzymał konwój i zaczął właśnie ściskać ręce wszystkim, mówiąc dziękuję. Dziękuję wam, przyjaciele. No, niestety dwie osoby z jego zespołu zbliżyły się zbytnio do ściany jednego z domów i pobrudziły się farbą, która jeszcze nie wyschła, ponieważ pomalowano te domy dzień wcześniej. No, ale Herriot nawet sobie nie zadał tutaj żadnego pytania i w efekcie tej podróży opublikował książkę gloryfikującą Związek Radziecki i zanegował głód.
Też wielkie procesy z lat 36-38 w Moskwie, nie było żadnych protestów tutaj w Paryżu. Komuniści francuscy w 1938 zorganizowali wielkie spotkania, gdzie nawoływali do śmierci osób oskarżonych, gloryfikowali prokuratora Wyszyńskiego. Potem sytuacja była jeszcze gorsza, ponieważ partie komunistyczne we Francji, we Włoszech, w Belgii, no i też wśród migracji portugalskiej i hiszpańskiej rosły w siłę. I ta moc, siła tych partii przeszkodziła historykom poruszanie problemów związanych ze zbrodniami. Trzeba było czekać na upadek Związku Radzieckiego w 1991 roku tak naprawdę i częściowe otwarcie sowieckich archiwów, aby właściwie historycy mogli oprzeć się na solidnych dowodach, bo do tego momentu, do otwarcia archiwów, za każdym razem, gdy na przykład taki historyk jak ja chciał do nich dotrzeć i nawet jak mówił, że Stalin zrobił to, zrobił tamto, zabił tego, tamtego, no to za każdym razem byli jacyś historycy komunistyczni, którzy byli bardzo obecni w liceach, na uniwersytetach, w świecie naukowym i mówili: Courtois, co pan mówi? Czy ma pan jakieś dowody na to? Nie ma pan dowodów? No to jak pan może takie rzeczy opowiadać? To naprawdę nie ma sensu. No i co wtedy mogłem odpowiedzieć? Niewiele. Dlatego oczywiście, kiedy otworzono archiwa, pośpieszyliśmy do Moskwy. No i tam oczywiście weszliśmy do jaskini Ali Baby i tam my, historycy, zarówno francuscy, brytyjscy, amerykańscy, polscy i tak dalej, odkryliśmy wszystkie dowody na te masowe zbrodnie. I to jest właśnie przyczyna, dla której w latach 95-96 stworzyłem tą książkę, ten projekt Czarnej Księgi Komunizmu. Bo jeśli nie otworzyłyby się te archiwa, to nie stworzyłbym tej księgi, bo po prostu zmasakrowano by mnie, komunistyczni historycy by mnie zmasakrowali. No oczywiście w tej księdze jest cała część, która jest oparta kompletnie na tych archiwach, jest poświęcona Związku Sowieckiemu. Ale jeśli chodzi o Chiny, nie mamy archiwów, tak? Nie pójdę do ambasady chińskiej i nie powiem: drodzy towarzysze, jestem starym maoistą i chciałbym może mieć dostęp do waszych archiwów. No ale interesujące jest zobaczyć, że już od 10 lat nawet w Chinach są ludzie, którzy wykonują wielki wysiłek historyczny i którzy opublikowali bardzo ważne rzeczy na temat tego, co działo się wcześniej, na temat zwariowanej polityki Mao Tse-tunga, w wyniku której 40 do 50 milionów chłopów zmarło w wyniku głodu. Więc zaletą tych archiwów jest to, że wskazywały na wymiar tego właśnie, tych zbrodni popełnionych przez reżim sowiecki. I w związku z tym można stwierdzić, że to było wspólne dla wszystkich tych reżimów komunistycznych, czy to tych, które miały miejsce w Europie Środkowo-Wschodniej, bo już wtedy właśnie też Polacy i Czesi i tak dalej otwierali swoje archiwa, ale dotyczyło też to Czerwonych Kmerów, Chińczyków, Kuby, jak i nawet Etiopii, nawet Afganistanu. Jeszcze inna niespodzianka związana z archiwami i to odbiło się wielkim skandalem we Francji, a mianowicie stwierdzono, że ten wymiar kryminalny był właśnie spowodowany przez Lenina. Lenin osobiście był za to odpowiedzialny. To on wydawał rozkazy egzekucji, wysyłał telegramy mówiące: znajdźcie więcej ludzi, których można poddać egzekucji i tak dalej. To jest wielka niespodzianka, bo była cała mitologia związana z Leninem i Chruszczow też o tym mówił i to wszystko padło i tak nagle
Ta cała amnezja zorganizowana przez komunistów odnośnie ich zbrodni i wszystko, co mogłoby się nazwać też i amnezją związaną ze zbrodniami, zostało wywrócone. Więc tutaj zbrodnie komunistyczne nabrały wielkiego zasięgu. Stały się gigantyczne, co sprawiło, że trzeba było zrewidować całą historię XX wieku. To jest coś bardzo ważnego. To jest ruch, który nadal ma miejsce, ruch tej weryfikacji. Ta czarna księga komunizmu, przy moim wielkim zaskoczeniu mnie i współautorów tej księgi, ta czarna księga komunizmu stała się światowym bestsellerem, została przetłumaczona na 26 języków, prawie we wszystkich krajach zostało to przetłumaczone, jak również Harvard University Press i w Stanach to też zostało więc wydane. To jest coś bardzo ważne dla naukowców francuskich, no bo oni musieli przyznać, no Harvard to publikuje, no to rzeczywiście to coś znaczy. Ale książka też była przetłumaczona w Turcji, w Japonii, w Armenii, w Gruzji. Więc to jest coś niesamowitego. Nie mogliśmy w to uwierzyć, ale ta książka wyszła, kiedy duża część światowej opinii publicznej oczekiwała tego rodzaju informacji. Na całym świecie mamy uciekinierów z reżimów komunistycznych. W Francji też jest wiele takich osób. Ruś Biała, biali Rosjanie z 1920 roku, Wietnamczycy, Koreańczycy, mieszkańcy Kambodży. No to ci wszyscy ludzie powiedzieli, no wreszcie ktoś powiedział, co się zdarzyło i jak nas traktowano. To było wielkie tabu, które zostało wywrócone. No oczywiście praca nadal trwa. Historycy z całej Europy, jak i ze Stanów Zjednoczonych na co dzień pracują w archiwach i w IPN-ie, tutaj w Instytucie też wiele się robi w tym zakresie. Widziałem wszystkie te książki, które są na górze tutaj zaprezentowane. To jest naprawdę wspaniałe, te prace, które zostały wykonane, jeśli chodzi o zbrodnie komunistów i nazistów. To szacunek naprawdę, więc to wywraca całą perspektywę, cały punkt widzenia, który mogliśmy mieć odnośnie tych reżimów XX wieku, reżimu komunistycznego, obok reżimu nazistowskiego, który też był zidentyfikowany jako totalitarny i teraz też i komunistyczny reżim został tak zidentyfikowany. I te klony jego polskie, czeskie też się w tym zawierały. One też miały podobne cechy. Dziękuję profesorze. Na koniec, bo niestety nasz czas nieubłaganie minął, a o 16 kolejna tutaj duża uroczystość na tej sali. Nasz panel zakończy David Satter. Pytanie do pana, chociaż pan mnie, nas wszystkich też jakby tak przestrzegł przed patrzeniem na Zachód jako monolit, ale mimo wszystko spytam pana na koniec, jak Zachód, jak społeczeństwo zachodnie patrzą na zbrodnie totalitarne, mówimy o tym starciu dwóch, brunatnego i czerwonego totalitaryzmu, jak patrzą na te zbrodnie niemieckie i rosyjskie, patrzą jako na całość, różnicują to, patrzą, że jedne były większe, drugie mniejsze, jak pan na to patrzy? Że jeśli chodzi o rozróżnienie pomiędzy komunistycznymi zbrodniami a nazistowskimi zbrodniami i zakres, w jakim te totalitarne reżimy są wariantami tak naprawdę jednego zjawiska, jest kwestią nie tylko dla Zachodu, to jest kwestia dla całego świata. I sądzę, że najważniejsza książka, która została na ten temat napisana, to była książka Hanny Arendt, Pochodzenie totalitarianizmu. I chodzi o to, że totalitarianizm jest połączeniem ideologii i terroru. Czyli innymi słowy, terror jest jedynym środkiem, dzięki któremu można stworzyć taki fikcyjny świat ideologii.
ideologia jest próbą generalizowania z takich warunków społecznych całej teorii rzeczywistości. W przypadku świata komunistycznego to był konflikt pomiędzy klasami, w przypadku nazistów to był konflikt pomiędzy rasami, ale w obydwu tych przypadkach, co stworzono, to była całkowicie fikcyjna rzecz w porównaniu do empirycznej rzeczywistości narzucona ludzi siłą. I wówczas ludzie i całe kraje były zmuszane do działania według tej fikcyjnej rzeczywistości poprzez masowy terror. I to się stało, tak było. Przyczyną, dla której ludzie często widzieli różnicę pomiędzy komunizmem a nazizmem, była dlatego, że ludzie nie są przyzwyczajeni do myślenia na takim właśnie poziomie już teoretycznym. I nazizm został osiągnięty dzięki dumie z bycia w danym miejscu, zwłaszcza Holokaustu, ponieważ zbrodnia była samym środkiem w sobie. A jeśli chodzi o komunizm, to takie masowe zabijanie miało służyć takim wyższym ideom. Jeżeli nazizm był takim kanibalizmem, można powiedzieć, że jedna rasa powinna eksterminować inne rasy, to komunizm nie miał takich twierdzeń. Komunizm miał przynieść dobro wszystkim ludziom, a więc był może nie takim złym i to było trudniejsze do zrozumienia dla ludzi, zwykłych ludzi. Ale kluczowy problem był ten sam, że taka narzucona wersja rzeczywistości, która zaprzeczała wszelkim jakimś transcendencyjnym nurtom i poczuciu moralności, i właściwie służyła temu, żeby narzucać swoje prawa bezradnej ludności, mając nadzieję, że ten monopol siły będzie tam przeważał. Ale do dzisiaj nazizm jest łatwy dla ludzi do zrozumienia na Zachodzie. Komunizm, ponieważ udawał, że jest czymś innym niż jest w istocie, i ponieważ opierał się na takim poglądzie, tym konflikcie społecznym, i nadal jest ten pogląd jakby podzielany, że jedna klasa ciemięży drugą, wydał się taki bardziej niejasny, jeśli chodzi o możliwość przeanalizowania go przez ludzi, jeśli chodzi o to, co się rzeczywiście działo i jakie było jego wrodzone zło. I w związku z tym pojawia się ta szkoła ich apologetów, że ludzie mówili, że to komuniści byli idealistami. I jeżeli ktoś powiedział, że przeprowadzili takie masowe zbrodnie, to odpowiedź była, a czy to nie służyło dobrej sprawie, bo utworzyli na przykład służbę zdrowotną dla wszystkich, na przykład zamontowali na przykład milion ludzi, żeby zagwarantować zdrowie tym, którzy przeżyli, no to co tutaj, myślę, może jest wymagane, jeśli chodzi o to, jak to wygląda, że nazizm został właściwie pokonany zdecydowanie, a komunizm nadal wzbudza sympatię wśród niektórych, albo przynajmniej niechęć uznania jego pełnego zła. To opiera się na rozumieniu, że w jakimkolwiek czasie absolutyzujemy pewne elementy konfliktu społecznego albo pewne aspekty tej walki społecznej o władzę i jesteśmy gotowi wykorzystać wszelkie środki, by narzucić go. I tutaj te wyniki są w zasadzie bardzo podobne.
I myślę, że jest to problem nawet dzisiaj w naszym społeczeństwie na Zachodzie, ponieważ bez tej wiedzy na temat tego, co ludzie są w stanie sobie nawzajem czynić, będziemy w tych demokratycznych społeczeństwach, z pewnością jest tak w Stanach Zjednoczonych, myślę, że również w Polsce, że będziemy się koncentrować o na sprawach o wtórnym znaczeniu, które my absolutyzujemy i będziemy przez traktować jest nadmierną znaczenie, a tak naprawdę nie są one tak znaczące. Chodzi o to, żeby mieć jakieś ramy etyczne, które regulują społeczne konflikty w normalnym społeczeństwie demokratycznym. Jeżeli porzucimy te wartości związane z obiektywizmem i rządy prawa, sprawiedliwość, uczciwość w imieniu takich wewnętrznych konfliktów, których znaczenie przeceniamy, to działamy wówczas w duchu totalitaryzmu. Nawet oczywiście, jeśli jest to nieporównywalne z samym totalitaryzmem i jego konsekwencjami, to tworzy warunki takie, żeby ludzie przestali myśleć, żeby się od siebie odwracali, żeby osłabiali swoje społeczeństwa i do braku zdolności stawienia czoła prawdziwym wyzwaniom, które istnieją w świecie, które pochodzą z tych społeczeństw posttotalitarnych, czyli z Rosji i z Chin. Bardzo dziękuję za tę opinię, która zamyka ten dzisiejszy panel, panel zatytułowany W starciu z totalitaryzmami. Dziękuję panelistom, to pan David Satter, podziękujemy brawami, dziękuję bardzo, thank you very much. Profesor Grzegorz Kucharczyk, dziękuję profesorze. Profesor Stephen Hicks, dziękuję. I profesor Stefan Courtois, merci beaucoup. Dziękuję państwu, 16. uroczystość, więc na razie pauzujemy. Dziękuję, do zobaczenia.